Młoda siedziała na środku, w ciąży, nie piła alkoholu i wszystkie panie, przyjaciółki zapomniały, że pani młoda w ogóle istnieje. Jak ja wszedłem, to jedna wymiotowała do doniczki w ogóle, druga gdzieś tam się przewraca, trzecia. I ja w tym momencie wchodzę w stroju policjanta i mówię, spokój, kurwa, bo będą klapsy. Myślałem, że to właśnie będzie, że one się uspokoją. Jak usłyszały klapsy, to mówią, klapsy? Ja mówię, o Jezu, co się dzieje? No i słuchaj, zacząłem tańczyć. Nie dało rady opanować. Ja jestem naprawdę mistrzem, jeżeli chodzi o opanowanie kobiet i zrobienie fajnej imprezy. Tam się nie dało opanować. Zrywały mnie te ciuchy, w ogóle zapomniałem. Ja wiesz, tą panią młodą w rękę pracowałem, powiedziałem, żeby wyluzowała, no, ale w końcu nie wytrzymałem. Wziąłem ją delikatnie za rękę. W dużym pokoju zatrzymałem drzwi tym krzesłem i mówię, zrobię ci delikatny pokaz, ty się nie stresuj, a zaraz te wszystkie laski wezmę za bety i je wygonię stąd. No i Boże, dziękuję. Bo ona to była impreza niespodzianka, ona w ogóle zapomniała. No i zaczynam robić ten pokaz, ona taka, wiesz, bardzo delikatna ta kobieta, ale wiesz, delikatnie, ten mówię, będziesz miała fajną pamiątkę z wieczoru panieńskiego. Jedyna taka, jak to, wisienka na torcie. Ale kobiety nie wytrzymały i weszły przez te drzwi, ale przez szybę. Z szybą? Tak. Rozcięła sobie dziewczyna cały bok, w ogóle ręcznikami zaczęliśmy je owijać, na ręce, do szpitala, szycie. Dobrze, że szybko pojechałem, bo dziewczyna by się wykrwawiła, samochód miałem we krwi, taka sytuacja. Przed wyjściem, jak już brałem tę dziewczynę, mówię, wypad z mieszkania, przepraszam, aż takie potraktowałem, mówię, wypad, bo to było mieszkanie tej kobiety. I to była fajna sytuacja później, bo jej facet do mnie napisał, że bardzo mi dziękuję, że uratowałem ten wieczór panieński, że mogła być większą tragedią, a to wszystko zostało, ona mówi, ta żona miała takie, wow, przyszedł, zatańczył, było tak fajnie, będę miała miłe wspomnienia i mówi, a jeszcze wtedy nawet kasy nie widziałem, bo mówię, kurde, gdzie będę brał, one zapomniały, ta pani młoda w ogóle mówi, co będę brał o tej biednej sieroty, a jej facet do mnie powiedział, wiesz co, ja za to ci załatwię kolejne imprezy i naprawdę dzwonił, i dla swoich koleżanek tam z pracy załatwiał mi imprezę. To było genialne. Miłe. Miłe, bo facet zobaczył, że ja też to tłumaczę. Ja zawsze mówię, jaka jest różnica między stripteaserem a tancerzem erotycznym. Dla mnie stripteaser, jak to my mówimy, to są jakieś kasztany, które gdzieś tam się ogłaszają, żeby pokręcić śmigłem. My jesteśmy tancerzami erotycznymi z grupy Bad Boys. My robimy to dla kobiet. Większość z nas jest po studiach, to są chłopaki poukładani. Umiemy tańczyć, umiemy robić show. Często dlatego nas biorą do seriali, do innych rzeczy, bo jesteśmy też takimi, można powiedzieć, dobrymi aktorami. Umiemy się dopasować do sytuacji, jesteśmy osobami kreatywnymi. Ja to wszystko opisałem, że jestem często wodzirejami na takich imprezach, żeby to rozkręcić, dopasować się. Ile razy było, że wchodziliśmy na dziewczyny, stripteaser. Ja mówię, nie, tancerz erotyczny to najlepszy w Polsce. Jedziemy, zaczynam się bawić. I one wtedy mówią, kurde, to jest całkiem inna bajka. My to robimy żartem, to jest pokazane ciała, ale w sposób taki miły. Jak ja widziałem nieraz pokazy gdzieś tam pseudo-tancerzy, stripteaserów takich, gdzieś tam na imprezach, to mówię, kurwa, co za żenada, co za burak. Przyszedł ciodo, oliwka, jakaś kasztan, nie? My to robimy całkiem inaczej i dlatego do nas, do grupy też tak ciężko się dostać, bo ja robię taką selekcję, żeby te kobiety wszystkie czuły się docenione. Nasza kobieta powinna być traktowana na scenie jak księżniczka. Na przykład jak ty byś poszedł z żoną na imprezę i ta kobieta trafia, twoja żona trafia na scenę, to ty musisz sobie spokojnie siedzieć na zasadzie takiej, że koło niej ktoś tańczy, robi show, ona jest zadowolona, wraca do ciebie, całuje cię w policzek, mówi, ale fajnie, wiesz. I wtedy ty się czujesz też, o, zobaczcie, moją żonę wziął, o, dobra, ale nie przeginał, bo by dostał w ryj. Wiesz, bo to facet facetowi ten, ale jakbyś zobaczył na przykład, że ja przeginam, pcham gdzieś tam łapy, gdzie nie trzeba, to byś sam wbiegł mi na scenę i przypierdolił. No tak, to jest facet, nie ukrywajmy tego, poniosłoby cię, a później byś dopiero myślał. Ja miałem takie sytuacje, że gościu mi wbiegł na scenę, bo dziewczyna jego było delikatnie, ale o kurwa, z pięścią do mnie leciał, no ale niechcący byłem szybszy. No i wiesz, i nokaut, i gościu leży na scenie. Sytuacja. Ja na przykład, ja nie miałem osobiście takiej sytuacji, ale mój kolega miał taką sytuację, że gościu tak się zapienił, tak walił w drzwi, był pod wpływem środków niedozwolonych i w pewnym momencie słyszą, że cisza jest. I dziewczyna otwiera drzwi, a jej facet leży i okazało się, że tak było ciśnienie, wszystko rąbnęło, że jakiś ataku dostał, język mu wpadł do środka, zaczął się dusić. I teraz słuchajcie,
fakt, że mój kumpel miał jakieś te przeszkolenie, ja to na przykład bym nie wiedział, co robić, ale mój kumpel miał jakieś te przeszkolenie te ratownicze, wyciągnął mu język, wziął go na bok, przełożył go, mówi, tam gdzieś ci pacnął, ja nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale gościu, wiesz, lekko się ocknął, on mówi, dobra, to ja spadam, wziął te rzeczy, poszedł i ten gościu raptownie po jakimś czasie, wiesz, jak leżał, obudził się, mówi, zajebie typa, on mówi, ty się ciesz, że on był. Bo mówię, już ci dawno by nie było. No widzisz, to są takie sytuacje i my wszystko dajemy w książce, że niech faceci zrozumieją, że jak ktoś tam nas wyzywa, o, tam pedał czy coś, to też jest fajnie pokazane, że my tu mamy tak, wiesz, no, jeżeli kogoś się nazywa pedałem, bo tańczy dla kobiet, to dla kogo mamy tańczyć? Dla mężczyzn? Nie pytaj. Ja miałem piątkę z logiki na studia. No właśnie, ale to zobacz, podejdźmy do tego troszeczkę inaczej. My to robimy dla kobiet, żeby kobiety się cieszyły, teraz fajnie jest, bo mężczyźni zamawiają dla swoich kobiet. Tak, bo oni wiedzą, że jak przyjdzie od nas chłopak, to zrobi fajny show, a nie będzie przeginał. Fakt, że jak byłem małolatem, zaczynałem, miałem 19 lat, do tego inaczej podchodziłem. Korzystałem, nawet powiedziałem, że po panieńskich na przykład, jak dzwonił do mnie telefon i dziewczyna na przykład z panieńską, siema Dawid, co robisz? Ja mówię, no jak co robię? Jestem wolny, wolnym ptakiem. My się spotykaliśmy. Korzystałem z tego, ja tego nie ukrywam. Różne rzeczy były. I w tej książce to zobaczycie, ja... Dużo ludzi, jeżeli coś osiągnie jakiś pułap, ja zauważyłem w Warszawie, nazwą go celebrytą, to on zapomina o swojej, kurwa, przeszłości. On wtedy wszystko chce wymazać. Nie, ja nigdy nic nie brałem, ja nigdy nie paliłem zielska, ja to w ogóle, ja nawet seksu nie uprawiałam. Dwójkę dzieci mam z niepokalonego poczęcia. Tak, po co? Ja w książce pokazałem prawdę, robiłem takie rzeczy, robiłem takie, byłem tu, nie mam, ja mogę przed lustrem stanąć i powiedzieć, jestem sobą, no i co z tego? Ktoś powie, jesteś tancerzem, a ja wtedy pytam, i? No i mi to przeszkadza. Ale kim ty jesteś, że ja muszę się przejmować, że tobie to przeszkadza? Na przykład, ja się tylko martwię, co moja rodzina bardzo dobrze podchodzi, bardzo dobrze. Moi dziadkowie do tego podchodzą, bo wiedzą, że ja powiedziałem kiedyś, że jak coś robić, to być najlepszy. No i jestem najlepszy. Mam najlepszą grupę, robię to, spełniam swoje marzenia. Teraz jak wiesz, nie będę mówił jaki serial, ale gram sobie w serialu, powiedziałem, że będę aktorską. Możemy powiedzieć, w jakim puścili to już? I właśnie nie i nie wiem, czy się do mnie nie przyburzą, że... A, to nie mówmy jak. Nie, ale i tak będzie to będzie widać, bo jakieś tam małe seriale, drobne rulki miałem, to było tak krok po kroku szedłem, a teraz dostałem większą rolę. Wszędzie, gdzie chcą fajnych gości, którzy nie zrobią lipy w telewizji, tylko wręcz przeciwnie, że będą wow, nie dużo dobrze wyglądający, ale jeszcze umieją się wypowiedzieć, to biorą i dzwonią do mnie, ja załatwiam takich chłopaków. Dzisiaj na przykład były nagrania, wczoraj nagrania, cały czas coś nagrywam i to jest tak mega pozytywne, że jak zobaczyłem tą książkę, to po prostu ja w ogóle wziąłem sobie pierwszy egzemplarz, podpisałem, że to pierwszy egzemplarz, schowałem w domu do sejfu u siebie i mówi, jaki czad, książki o mnie piszą. No stary, jestem z małego miasteczka, bo w sumie urodziłem się w Bydgoszczy, ale mieszkałem w Drawsku Pomorskim, wiesz, piękne miasto, później mieszkałem w Szczecinie, też jest o tym opisane, ale mówię, kurde, chłopak, który kiedyś powiedział, będę na scenie, będę miał najlepszą grupę, jako dzieciak mówiłem, że będę miał grupę Chippendalesów, będą pisali o mnie książkę, będę robił teledyski, będę z gwiazdami, wszystko się spełnia. Więc ci, którzy mi kibicują, to bardzo wam dziękuję. Naprawdę dostaję tyle pozytywnych opinii, że czat, a hejty, niech sobie hejtują, ich nie zmienimy. Ja już powiedziałem, niech sobie hejtują. Ja nawet... Hejty są pozytywne, poprawiają komentarze. Znaczy statystyki. Statystyki. Tak, statystyki. No, ale wiesz co, ale to jest takie, co... Dobra, niech sobie komentuje, nie zna mojego życia. Ktoś tam do mnie mówi, na przykład, zobaczcie w książce, jak się śpi na pieniądzach. Dosłownie. Tam jest przecież opisane, jak my spaliśmy na pieniądzach. Jak się wracało z imprezy, rzucało się pieniądze po hotelu, a my sobie leżeliśmy na tych pieniądzach i zasypialiśmy. Takie było życie. I jak ktoś mi powie, kurde, co za gość. Spałeś kiedyś na pieniądzach? Prudko. Mnie nie pytaj, ja się nie przyznam, ale wiem, że uwierają. Właśnie, uwierają. Tu, tam. Nie, ale chodzi o to, że większość tych facetów, którzy mi docina, chcieliby mieć takie życie. Pewnie tak, to się, wiesz, zwykle na tych rzeczach dzieje. Mogę spytać o walkę? Wiadomo już cokolwiek? Znaczy, powiem ci tak, że wiesz, że Trypson będzie walczył. Ja wcześniej złożyłem ofertę, że możemy wyjść i dać fajną sportową walkę. Też hejty zaczynają. Kurwa, ludzie, co wy wiecie? 8 lat miałem, jak wchodziłem pierwszy raz na matę. Nie? Walczyłem, trenowałem z najlepszymi i u najlepszych. Ale to trenowałem dla siebie.
walka z koksem, dobra, nie wyszła, niech sobie gadają, nie? Też... Idź walcz z koksem, potem hajtuj. Tak, miej takiego dostań w ryj od 148-kilowego typa. W ogóle zmieniłem, mogę powiedzieć, i to też nie jest wazelina, bardzo zmieniłem podejście do koksa. I nie chcę już nawet z nim walczyć. Powiem ci dlaczego. Obejrzałem ostatnio jego wywiad. I powiem ci, że jego życie jest bardzo podobne do mojego, ale nie chodzi o taniec, to wszystko. On jako dziecko ustalił sobie tor. Ja powiedziałem, że będę trzypendejsem, on powiedział, że będzie najlepszym kulturystą. Może nie ma jakichś zajebistych wyników, ale każdy go zna. No bo wpierdala stejki. To jest pierwszy człowiek, który się wybił na YouTubie. I na stejkach. I na stejkach. Tak, ale zobacz. I on cały czas mówi, wszystko jak sobie ułożyć w głowie, to idziesz tak. I on tak idzie. Ale wiesz, ta jego pakernia jest fajna, tam się fajnie nie trenuje, no fajnie facet osiągnął, dużo. Ja teraz tak pomyślałem, może pojadę do niego i jeszcze będę u niego trenował, to już w ogóle wszystkie wkurzę. Będę wracał, bo teraz muszę znów się zmasować, bo miałem tą kontuzję, może wrócę ten, ale to nawet nie chodzi, ja zawsze mówię o ludziach. Ostatni jego wywiad, jak zobaczyłem, mówię, ale czad. On powiedział, ułóż sobie w głowie, idź do przodu. I ja tak robię. I on też tak robił, cały czas. Więc po co? Z Trypsonem, jeżeli dałem propozycję, żeby walczyć, od organizatorów MMA usłyszałem, tak, zgadzamy się, oficjalnie nie mam jeszcze, wiesz, bo jak jest na piśmie, to wtedy można powiedzieć oficjalnie. Oni powiedzieli tak, ogłosili walkę. Tak, nawet plakaty widziałem. Tak, ja już się szykuję, czekam teraz tylko na zatwierdzenie dwóch stron. No i jeżeli tak, to 4 listopada na Torwarze będzie zajebista walka, nie? I ktoś powie, o, ty, oni się nie umieją bić, ja jestem tam zawodnikiem, ty jakiś tam, kurwa, 3 lata trenuję i on się uważa zawodnika. Ludzie, mieście muszą mieć to nabyte. Ja zawsze miałem od razu odruch bezwarunkowy. Ostatnio nawet jak coś spadło na imprezie, to od razu, wiesz, do gardy podchodziłem. No ale ja nigdy nie będę, mówię, nie nazywam się zawodnikiem. Ja umiem się napierdalać, no umiem walczyć, nie dam sobie w kaszy napluć, mam charakter, umiem spojrzeć tak komuś w oczy, że on już od razu wie, że ma przepierdolone, nie? Trypson jeszcze nie walczył, on tylko trenował. Walczył już, tak? Tak, i miał, ja się śmiałem, że pierwszą walkę miał z kucharzem chyba, czy coś, jakiś taki gościu, który w ogóle jak Trypson do niego ruszył, to widziałem... To się nie można śmiać, reprezentacja Islandii też niby nie piłkarze, tylko hotelarze, a Brytyjczyków wpierdolili. Ale widziałeś, jakich przyjęli kibice? No, a ci kibice mówią, że się na nas wzorowali, jaki szacun. Ale w ogóle polscy kibice, w ogóle nasza reprezentacja, wow, wszystko takie, ale nasi kibice, zobacz, Polacy niby są zadziory. Niby. No bo jesteśmy. Ale zobacz, jak się zachowali, jakie spokojnie, bo wiedzą, że to były mistrzostwa pięknie, w ogóle uznani chyba jesteśmy za najlepsze kibiców, nie wiem, czy nas teraz... Bo my wiemy, kiedy się napierdalać, a z kim pośpiewać sobie o górek, o górek, o górek. Co nam Irlandczycy z północni zrobili? Po co się w ogóle szarpać? Było w ogóle dla naszych piłkarzy, kurde, co ja przeżywałem? Co ja przeżywałem? Wołynia nie było. Jezu, co się dzieje, jak oni też... Nie, no pięknie. 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 Kibicem to ten. Więc wracając do walki. Jeżeli wszystko podpiszemy, będzie fajna walka, zapraszam, bo będzie naprawdę fajnie. Jeżeli się nie dogadam, trudno, ja sobie i tak będę dalej trenował. To jeśli nie woła. Ja akurat z tego, to jest takie dodatkowe dla mnie. Ja już swoje jedno marzenie spełniłem. Powiedziałem kiedyś, że będę na gali MMA miał walkę wieczoru. Pach, udało się. Teraz jak będzie kolejna, jeszcze lepszy. Jeżeli 4, mam tak zaplanowane, 4 listopada, jeżeli będzie walka, a 10 już Brazylia. I na kajcie śmigam z Łukaszem Ceranem, najlepszym trenerem jak dla mnie i sobie uciekamy. Na tym życie polega. Żyjmy, kurde. Słuchajcie, dla hejtów, coś zajebistego. Patrzcie, jak weźmiecie laptopa, otworzycie i będziecie chcieli napisać jakieś swoje wypociny, to w tym czasie idźcie sobie, kurde, z fajną dziewczyną na lody, idźcie sobie pojeździć na rowerze, tą energię inaczej. Po co marnować czas na pisanie głupo? Nawet jak myślisz coś złego o mnie, to sobie zostaw. Dla mnie to jest takie kasztanowate, napisać o kimś. Ja wolę na co w tym czasie jakoś fajnie energię spędzić, znaczy czas spędzić. Aktywnie jeszcze można kupić w Empiku. Tak, w ogóle widziałem... Są promocje na cenę. Właśnie w ogóle widziałem, nie, w Empiku jest cały czas cała cena, ale wiem, że jeszcze gdzieś tam te inne sklepy, które pokupowały, jak od razu poszło z magazynów, to zrobili jakoś tam promocyjną ten. Ja ci powiem szczerze, tylko tak, ja chciałem, żeby ta książka się pokazała, to było moje marzenie, chciałem, żeby była zajebiście wydana, a pieniądze mnie do tego naprawdę nie interesowały. Ja mówię, słuchajcie, dla mnie to było to spełnienie marzenia.